Seria XCOM liczy już sobie ponad 20 lat. Po XCOM Enemy Unknown, niezwykle udanym reboocie oraz dodatku do niego pod tytułem Enemy Within, na kolejną część przyszło nam czekać ponad 2 lata. Teraz jednak oczekiwanie dobiegło końca i w nasze ręce trafia najnowsza odsłona, zatytułowana po prostu XCOM 2. Pełna recenzja gry, już wkrótce, a tymczasem mamy dla Was garść świeżych wrażeń z rozgrywki. Akcja XCOM 2 dzieje się 20 lat po wydarzeniach z poprzedniej części. Jednak, jak się dowiadujemy z intra, zniszczenie statku obcych ostatecznie nie przyniosło ludzkości zwycięstwa. Ziemscy politycy zdecydowali się podpisać pakt kapitulacyjny i pod hasłami pokoju i nowej szansy dla ludzkości przekazać władzę nad planetą koalicji o nazwie Advent. Nie wszyscy jednak byli gotowi się poddać. Pozostałości dawnego XCOM-u nie złożyły broni i działając pod ziemią nadal walczą o wyzwolenie ludzkości od pozaziemskiego okupanta. Mimo zmiany settingu, a właściwie postawienia go na głowie, sedno rozgrywki pozostaje nienaruszone. Nadal mamy do czynienia z połączeniem turowej strategii taktycznej oraz zarządzania bazą, badaniami i rozwojem. Gameplayowo misje, które wykonujemy, nie zmieniły się zbyt wiele. Nadal mamy oczywiście podział na tury, przy czym każda runda dzieli się na dwie podakcje. Klasy postaci zostały nieco zmodyfikowane, pojawia się też całkiem sporo nowych możliwości. Grenadier ma do dyspozycji granatnik, a specjalista posługuje się specjalnym dronem, którego można z czasem dostosować do zadań ofensywnych bądź medycznych. Wraz ze zdobywaniem doświadczenia przez żołnierzy odblokowują się kolejne umiejętności należące do dwóch niezależnych linii rozwoju, co pomaga dopasować postać do naszych potrzeb oraz stylu gry. Do gry dodano nowe rodzaje misji, które nie polegają już jedynie na oczyszczeniu terenu z obcych. Trafiają się akcje, gdzie trzeba uruchomić bądź zhakować jakieś urządzenie, zdobyć ładunek bądź uwolnić więźnia. Ze względu na partyzancki charakter XCOM-u często na wykonanie zadania mamy określoną ilość tur, co w bardzo ciekawy sposób narzuca tempo akcji i dodaje rozgrywce świeżości. Ogólnie nowa odsłona serii sprawia wrażenie bardziej osobistej. Jesteśmy znacznie bliżej postaci. XCOM nie jest już globalnym molochem, ale grupą ludzi, których łączy wspólna sprawa. Widać to zarówno w zachowaniu naszych współpracowników, wiernego oficera, naukowca i techniczki, jak też w podejściu do żołnierzy. Każdy, kto grał w poprzednie części, wie, jak traumatyczna może być czasem strata ulubionego agenta. Twórcy najwyraźniej dostrzegli w tym potencjał do zwiększenia immersji, gdyż w XCOM 2 dano graczowi jeszcze więcej swobody w modyfikowaniu wyglądu, a nawet sposobu zachowania naszych agentów. Zmiana kolejnych parametrów, takich jak tatuaże czy blizny, staje się możliwa wraz z rozwojem postaci. I choć dobieranie akcesoriów początkowo kojarzy się nieco z The Sims, ale śledzenie, jak z czasem nasza ekipa ze zgrai podobnych do siebie żółtodziobów przekształca się w grupę doświadczonych wygów, z których każdy jest unikalny i inny, daje zaskakująco dużo satysfakcji. Mimo że grałem dopiero kilka godzin, to już teraz mogę powiedzieć, że gra wciąga co najmniej tak samo jak Enemy Unknown. Nowa mechanika jest dopracowana, wprowadzone zmiany urozmaicają i odświeżają rozgrywkę, a odbijanie planety z rąk najeźdźcy daje mnóstwo satysfakcji. XCOM to seria z ogromnymi tradycjami, która również i tym razem nie zawodzi. Pełną recenzję przedstawimy Wam już niedługo.